czy konwent morski jest potrzebny? Jeżeli tak, to dlaczego? To, że dzisiaj padają pytania, czy gospodarka morska funkcjonuje, świadczy o tym, jak wielka praca jest przed nami do zrealizowania, jak wiele osób, które trzeba włączyć do tego działania, które są świetnie przygotowane, które mają doświadczenie i kompetencje, mogą pomóc, by nie tylko rozwiązywać konkretne problemy, ale by na trwale ugruntować przekonanie, że gospodarka morska jest wielką wartością, która może budować potencjał całego kraju, a my z perspektywy wybrzeża musimy się czuć w sposób szczególnie odpowiedzialny, żeby o tym mówić. Musi być zawsze ciało, instytucja, która będzie nadawała jak gdyby taki charakter, a przede wszystkim patrzyła wizjonersko, jako w którą stronę ma się rozwijać cała koncepcja. Mówimy tu o gospodarce morskiej, żegludze śródlądowej, która do tej pory była posponowana, wręcz likwidowano wszystko, co było możliwe. Więc aby odwrócić ten trend, chciałem i to było moje zamierzenie, aby powołać właśnie konwent. Konwent złożony z fachowców po to, aby mieć pełną właśnie podporę. Pełną podporę. I druga rzecz, która jest istotna, również patrząc historycznie na to, co się stało w ostatnich latach, żeby ten konwent strzegł. Strzegł przyszłości rozwoju gospodarki morskiej, bo wtedy, kiedy likwidowano stocznie chociażby, ale nie tylko, przedsiębiorstwa, to proszę zwrócić uwagę, wypowiadały się tylko związki zawodowe. Nie było ciała merytorycznego, które mogłoby jednoznacznie wypowiedzieć się albo przede wszystkim dać przeciwwagę temu, co się działo. Dlatego też ta rola jest również upatrywana moja właśnie w tej ochronie, obronie tego przemysłu. Oddałem konwent w ręce przewodniczącego pana kapitana Sulatyckiego i jest to jego wola, którą realizujemy. Gospodarka morska to bardzo ważny obszar gospodarki państwa, realizowany w wymiarze lokalnym, bo siłą rzeczy wymaga dostępu do morza, ale którego skutki dotykają całego państwa, które tworzy potencjał rozwojowy dla całego kraju, dlatego wymaga bardzo świadomego działania państwa, zaangażowania środków publicznych po to, żeby poprzez rozwój gospodarki morskiej budować potencjał gospodarczy całego kraju. Cieszy się pan z faktu powołania tego ciała? Cieszę się, bo każdy moment i każda taka okazja, kiedy ludzie chcą zaangażować się pro bono i pracować na rzecz gospodarki morskiej, jest wartością i bardzo się cieszę, że wielu doświadczonych ludzi gospodarki morskiej w tym konwencie zasiada i wierzę w to, że bezpośrednie prowadzenie tego przez kapitana Sulatyckiego, czy jako niezwykłym doświadczeniu też bardzo dużej determinacji w osiąganiu swoich celów, będzie gwarancją, że cele i wypracowane tutaj formy będą wprowadzane w życie. Dzisiaj wielokrotnie była przywoływana wizja wielkiego wizjonera, omen omen, Eugeniusza Kwiatkowskiego. Czy pana zdaniem potrzebny jest ktoś taki dzisiaj współcześnie? W jakimś sensie symbolicznym. Ten Kwiatkowski może mieć wiele twarzy i wiele nazwisk, ale ja często wracam do artykułów, do książek, które pisał Eugeniusz Kwiatkowski, bo to jest nieprawdopodobnie silna motywacja do tego, żeby rozumieć, jak w trudnych czasach, jak często przełamując wielkie opory, skutecznie realizować cele ważne dla kraju. Eugeniusza Kwiatkowskiego motywowała miłość do ojczyzny i świadomość, że będzie przynosiło jego dzieło efekty. Potrafił porwać za sobą setki ludzi i razem wspólnie wypracować efekty, jakim była właśnie powstanie Portu Gdyni, powstanie zrębów gospodarki morskiej, polskiej marynarki wojennej, to wszystko, co budowało wielki potencjał II Rzeczypospolitej.